Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek ze Speedruna 3.0. Ciekawe komentarze piszecie, mianowicie Szachuś, przegrywaj więcej partii, żeby speedrun się nie skończył. Ja odbieram to jako super komplement, dziękuję serdecznie. No ale jeżeli zakończę tego speedruna, to mam nadzieję rozpocząć kolejnego. Jeszcze o tym pomyślę. Skoczek F3, skoczek C6, czyli E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, skoczek na C3. No dobra, zagrajmy sobie też skoczkiem na F6, dosyć symetrycznie. Posunięcie D4. No dobrze, bijemy sobie tutaj na D4. Prawdopodobnie odbije skoczek. A powiem wam szczerze, że nie wiem, co tutaj się dzieje. Nie znam tego otwarcia. Zagram logicznie, mianowicie goniec na E7. Znaczy, wydaje mi się, że logicznie, że nie jest to błąd. Chcę zrobić szybko roszadę. Przeciwnik uderza mi tutaj w punkt C7. No to trzeba chyba zagrać D6. Nie ma innego wyjścia, bo jeżeli zbije skoczka, odbije pionkiem na D5, to skoczek będzie miał problemy. Tego nie chcę, więc D6 trzeba zagrać. Logika to podpowiada. No i przy okazji jest otworzony goniec z C8. Otwarty goniec z C8, przepraszam. No i zaraz, czy ja tutaj nie dostaję jakiejś takiej szybkiej gry w postaci bicia tu? A zaraz, a ja nie mogę zbić tak? Chyba mogę zbić tutaj. Wydaje mi się, że mogę zbić pionka, bo jeżeli przeciwnik zagra tutaj, to ja mam bicie na D4, a jeżeli zbiję tu, skoczek zbije, zbije tu na przykład, tu, mam pionka więcej. Nie wiem, nie widzę tutaj możliwości, żeby przeciwnik mógł mi zagrozić, więc strzelam, że... Au! Jednak zagroził. Tego nie przewidziałem, że te skoczki mają tutaj taką moc. No dobra, robię roszadę, on mi zbije tutaj, będę musiał uciec wieżą. Nie mam wyjścia. Potem zastanowię się, co dalej, bo to... No tak, no nie mam wyjścia. No nie mam wyjścia, muszę zrobić roszadę. Na szczęście mogę ją zrobić. I teraz tak się zastanawiam, czy nie zaświrować, nie zagrać coś takiego, ale... No nie, strata jakości nie będzie najlepsza. Wieża B8, A6 z groźbą schwytania tego skoczka... Choć ten skoczek jak ucieknie i ten będzie... Nie, ten skoczek nie może uciec, bo wtedy ten zginie, więc on musi chyba raczej wrócić skoczkiem. Nie wrócił skoczkiem, moi drodzy. I teraz pomyślę, czy tak nie zagrać. To może być ciekawe, bo on nie odejdzie skoczkiem, bo będę miał tutaj trzaśnięcie. Jeżeli zagram tu, to on zbije na przykład. Ja zbiję i atakuję tam pionka. Skoczek odejdzie, zbije pionka, będę miał pionka więcej. Wracam skoczkiem, bo jeszcze tak się zastanawiałem nad tym ruchem, żeby sprzątać tego gońca, to też ma dużo sensu, ale ten skoczek będzie mógł mi uciec, dobrze mówię? Dobrze mówię, więc skoczek na F6. Oczywiście on może to olać i zrobić roszadę i pewnie to zrobi, ale będę mógł go też nacisnąć gońcem, no wtedy będzie mógł wymienić, to się trochę chyba wyprostuje w sumie. No taki ruch to nie, bo wieżą mnie tu będzie naciskał. Dobra, gramy goniec E6, czyli koncepcja mi się trochę zmienia, ale jak wybiję, ja wybiję. W pionkach jest porówno, trochę zamieszania, może biały ma lepiej, nie wiem, ciężko stwierdzić, możliwe. No tak na pierwszy rzut oka, w ogóle zobaczę, ile przeciwnik partii rozegrał na 10 minut. 1128 partii, no to spoko. Dobra, to spoko. No więc prawdopodobnie zbije tu, jak ja zbiję, to on zbije tu, albo gońca wybije, no i będziemy grać dalej w szach, jakieś centrum uzyskam, dalej jakaś tam normalna pozycja. No w sumie można powiedzieć, trzeba się cieszyć z tego, dlatego że nie znając debiutu, takiego ciekawego otwarcia, nie mam chyba jakiejś tragedii tutaj pozycyjnej. Jeszcze jest taka opcja jak C4, żeby tutaj tego skoczka mocniej obronić, ale myślę, że jak zbije, skoczek zbije, to wszystko do końca, to blisko remisu. No właśnie, zagrał C4. Dobrze, ale mogę na przykład tak, jeżeli on zbije, nie no nie mogę, aha, pionkiem to tutaj, jeżeli zbije tu, on zbije skoczkiem raczej, zbicie będzie musiało nastąpić, no i co, skoczek tutaj, bicie, no dobra, zróbmy tak, zbije gońcem, skoczkiem czy gońcem nie ma znaczenia, bo i tak to wszystko do końca chciałem wybić. Pionek to odbije, skoczek E5. No on nie zbije tego skoczka. Jak zbije, to będę się bardzo cieszył, bo ten będzie izolowany. Ja go przyblokuję, zagram F5, E4. Taki będzie plan. No, a jeżeli go nie zbije, to mam goniec F6 i moja pozycja jest tutaj już komfortowa. Nic mi nie będzie groziło. Jakiś tam mat na H5.
typu tutaj nie grozi, jeżeli... Aha. Moment, Krzysztof. Chyba przegiąłeś. No właśnie, bo teraz mon ma hetman H5. Ale moment, moment. Tak. A nie, G6 nie ma, bo nawet może zbić albo dać szacha. A grozi mat. Okej, chwilunia. Tak, to tego nie przewidziałem. Aż tak daleko nie policzyłem, ale mam tutaj zagranie. I odbijam tam pionka, wracam. No dobra, G6. G6 muszę. No tak, nie. Chociaż goniec D6 stałby świetnie. Muszę odbić pionka, jestem zachłanny. Wezmę pionka, ten izolowany, jak go zdobędę, będę miał pionka więcej przy różnopolakach. Aha, wie, hetman przecież zagrywa tu. Ale zaraz, hetman zagra tam, to ja tego bym zbił. No dobra, bijemy na B2. Kulturalnie wracam na F6, nie na G7, bo tutaj król będzie się lepiej czuł. I teraz planem jest to, żeby zagrać na przykład hetman D6. Nie B6, bo goniec może sobie tędy wejść, stać na wieczność, choć z drugiej strony nie będzie tam aktywny. A zobaczcie, jednak spróbuję z tej strony. Hetman D6. Szybko zagrywam, tutaj nie ma co się głęboko zastanawiać. No i wtedy wieża D8, król G7, trzeba poprawić figury. Bardzo techniczna pozycja. Czy wygrana? Znaczy wygrana to na pewno nie. To znaczy inaczej, bardzo ciężko mi stwierdzić, jaka jest ocena tej pozycji. Prawdopodobnie remisowa dosyć, ale można dalej ją grać, no bo nawet chcę ją grać, dlatego że A6, potem B5. No i zobaczymy, co w trawie piszczy. Zobaczcie, A6, B5. Ten pionek może być zaawansowany, jakieś A4. No, taki ruch mnie jeszcze czeka. H5 nawet można spróbować. No dobra, A6 najpierw. Wypędzamy gońca, chociaż B5 czy można od razu, bo będzie A4, trzeba to policzyć. Ale ja mam B4. Tu będę bronił fajnie hetmanem A6 i B4, a pionek może być zaawansowany i jak on dojdzie na B2, to już może być przykrością dla przeciwnika. No właśnie, dlaczego by nie wyprowadzić swoich atutów, czyli dwa pionki na skrzydle, na jednego pionka na skrzydle. A pionek D5, jak widać, jest zablokowany. Ja myślę, że białe nie uzyskały tutaj tego, co chciały po debiucie, więc czarne mogą według mnie, znaczy myślę, że mogę przyjąć małą inicjatywę. Znaczy tak czuję, po prostu to jest tylko intuicyjne przeczucie. Zobaczymy, co przeciwnik zrobi. No, zaczynałem z rankingu 1000, już jest 2381, do 2400 chciałem dojść. Zobaczymy, czy mi się to uda. Co, mój drogi przeciwniku, kombinujesz? Może on zastanawia się nad planem takim, żeby tu ustawić gońca i pilnować pionka? Jest taka opcja. No właśnie, to jest podobna sprawa. No B5 trzeba zagrać. Aha, tu się pojawia teraz słabość na C6. Zbyt tego dobrze nie przemyślałem, ale dobrze, nic straconego, bo właśnie, ale tak. Nie, no jednak chyba przegiąłem. Jak zagram tu. Ta wieża jest bardzo niebezpieczna na C6, bardzo. Bardzo nieprzyjemna, może w ten sposób. Jak zagram tu, on wejdzie tak, będę musiał bić. I co? No nie będzie dobrze. Chyba troszeczkę. Troszeczkę chyba przegiąłem, ale chwila. A może hetmanem pójść tu i zaatakować po prostu pionka? Tutaj trzymam to bardzo mocno. Tylko, że on mi wejdzie wieżą, tu będzie atakował. A wtedy może wieża D6 i wieża D8. Może tak zagramy. Dobra, hetman A3. Szukamy innej opcji. Tego pionka atakujemy, niech się martwi. A nóż widelec zagra tak? Zbijemy. Znaczy oczywiście na to nie ma co liczyć. To tak przy okazji bronię tego pionka, uciekam od nieprzyjemności w postaci C6. No i teraz jak wieża tu, to chyba tak trzeba zagrać. Potem wzmocnić to królem. Aha, bo on może mi tutaj wejść. Po wieża D6, król. Jeszcze raz, wieża C6, wieża D6, hetman tu. Tu jest podwójny atak. A, przestraszył się jednak. Przestraszył się. Dobrze, no to mam król G7. Na spokojnie. Królem troszeczkę podciągnę temat. W sumie tak może było trzeba próbować. Nie wiem. Pytanie, czy ja mam czas na to, żeby pionkami tak zasuwać. No, dobrze by było, lecz obawiam się, że mogę nie mieć na to czasu. Ale z drugiej strony. Ósma linia jest mocno. No właśnie, on to powtarza teraz w ten sposób. Ale to ja mam czas, bo on mógł to od razu zrobić. No zaraz, nie mogę wziąć pionka?
Jeżeli zagra tu, no mogę zawsze hetman b2. Ale weźmie tego. Ten zasuwa. Tutaj jakaś wymiana bliżej remisu. Bierze d6. Średnio na jeża mi się to chce grać. Bo hetman f4. I tutaj jest dwoje. No i co? W zasadzie nic. Biorę pionkę. Jak się powiedziało A, trzeba mówić B. A, nie wziąłem pod uwagę bicia. Czy bicie jest możliwe? Nie wiem. No będę musiał odbić tutaj. Król na spacer. Tu. Oj, oj, oj. Wieczny szach. Wieczny szach, Krzysztof. Nie wziąłem pod uwagę bicia. W ogóle nie brałem pod uwagę bicia. Masakra. Ale może nic straconego. Mam taki ruch jeszcze jak coś. Hetman na przykład tu. Tu będzie wisiało. Wezmę tu. On mi z szachem. Ja ucieknę. No, jak cię mogę, chyba na to pójdę w ogóle. No będę chyba na to musiał pójść, bo jeżeli on mi zbije, on to pewnie głęboko teraz liczy. Liczy pewnie bicie, no to jak tutaj, to ja mam taki ruch i no, no właśnie. I wtedy on ma wiecznego szacha. Dobra, zaskoczę go szybko, gram wieżę e8. Znaczy, mam nadzieję, że go zaskoczę, że to miałem wyliczone. Niech on się boi, bo ja też to liczyłem. Znaczy, wiecie, chodzi o to, że nie doliczyłem bicia na f6. Ajajaj! No to teraz... No ale moment. A wieżą, jak zbije? Gdzieś on odejdzie mądrze? Nie wiem, czy ja dostaję mata. A jejku, tutaj jest bicie z szachem! Krzysztof, co ty zrobiłeś? Słuchajcie, moi drodzy widzowie, to co uznałem za komplement, tak jeszcze zrobił, czyli mata mi daje szybciej. Dobra, poddaję partię. Partię poddaję, spróbuję zrobić rewanż. Przeoczyłem. Dobra, fajnie, że jest rewanż. Spróbujmy go zagrać ostro w takim razie. Goniec G5 dlatego też. Posunięcie E4, atak trąbowskiego. No i tutaj no, goniec D3 można zagrać, nie trzeba od razu wybijać. Choć można chyba to zrobić. Dobra, zrobimy to, zagramy w ten sposób, zagramy od razu E5. Skoczka wyprowadzimy. Czyli nastawiamy się na bardzo szybki rozwój, czekamy na jego roszadę, może go zaatakujemy w taki sposób. Ja również muszę zrobić roszadę. To zagranie jest ciekawe. Takie trochę sycylijskie, bym powiedział. Ja to zbiję od razu, moi drodzy. Ja to zbiję. Nie chcę tego pionka mieć w centrum. Może powinienem go zostawić, ale mam przynajmniej, nie chcę mówić, problem z głowy. Tutaj zagram tak. Od razu wyprowadzam skoczka, będę miał skoczek E4. Bo on sobie hetmanem wyfrunął i robię roszadę. No i teraz jestem figurowo szybko ustawiony. Ok, no i hetman E2, bo zawsze w zanadrzu mogę mieć skoczkę E4. Czekam na taki ruch, może on będzie chciał tak zagrać. Spróbuję w takim razie... Jak się teraz zastanawiam. Bierze E1 chyba. Bierze E1 się przyda. Może się rozpędzi i tak zagra. Wtedy będzie on taki obuch. Dobra, nie zagrał. W takim razie gramy skoczkiem na E4. Jeżeli tak, mogę przejść skoczkiem sobie na przykład tutaj i spróbować ataku na polu H5 na przykład. A wieża na E1 się zawsze przyda do obrony punktu E5. No jeżeli taki ruch, to super, to C3 będę tutaj bronił. No hetman A5 prawdopodobnie, bo dalej będzie tutaj atakował, a hetman B6 nawet. No to C3, żeby nie było tutaj wjazdów, hetman broni pionka, myślę, że w porządku. On nie ma takiego zagrania, bo bije, on raczej nie ma takiego zagrania, bo też bije. Okej, hetman na C7 zagrał. No i teraz pytanie, no bo wieża D1, takie bicie wchodzi w grę, no wszystko do końca zbije, szukam jakiejś aktywności, ale nie widzę za bardzo, czy taki ruch wchodzi. Ciężka sprawa, no nie, bo jak bicie tutaj,
To wieża, tam mata nie ma, bo król ucieka. Muszę chyba skoczek G3. Skoczek G3, czyli bronimy sobie pionka. Nie ma innego wyjścia. Oczywiście wprowadzenie jeszcze jednej figury do gry byłoby super. Jeżeli przeciwnik... W ogóle... Aha, D6 poszło, dobra. Właśnie, D6. Zastanawiałem się, co on by mógł zrobić innego. Teraz tak, grożę matem. On zagra tu. Osłabię mu trochę skrzydło. Zagram tu. On zbije gońcem? Prawdopodobnie. To wtedy zagram tu. Jakieś F5. Osłabię mu trochę króla. Bijemy. Co ja zrobiłem? Najpierw hetman E4 miałem zagrać. Mówiłem o tym planie, a zrobiłem odwrotną kolejność, bo teraz po hetman E4 może być F5. No dobra, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć i C. No bo F5 to hetman tutaj też planowałem. Okej. Okay. No F5 może być zagrane. Dobra, poczekam na to jego F5. Wprowadzę sobie wieżę do gry. Nie są to za bardzo moje pozycje, ale próbuję grać je logicznie. Bo teraz tak, bardzo H4 mi się chce zagrać, rozbijać to skrzydło, ale to jest trudne. Spróbuję tak, bo zawsze mam ucieczkę hetmanem w razie czego. Teraz tak patrzę, że... Aha, król tutaj, no właśnie, czy taki ruch wchodzi? Bo teraz on gońcem będzie mógł zagrać. Za mało mam trochę amunicji. W ogóle jakby skoczka nie było, zagrałbym tak i bym zdobył figurę. Znaczy jakbym gońcem odszedł, a on skoczkiem, ale to nie może... Nie można liczyć na jakieś takie proste błędy. Ale wiecie co? Może... Zaraz. Tutaj on mi tu. Czy ten hetman mi poleci stąd? Tutaj będę mógł schować. Dobra, spróbuję pułapki. Spróbuję pułapki, bo jeżeli zagra F5, zbije tu, on czymkolwiek odbije, ja gram tak z szachem i biorę gońca. Ciekawe, czy on zagra F5. Jest to kuszące. Może nie dostrzeże. Haha, nie znalazł. Ale słuchajcie, pułapeczka weszła jak w masełko. Krzysztof zdobyła figurę. 20 ruchów, moi drodzy. I po gościu 2400. A tym razem po prostu taktycznie nie ogarnął. No to tutaj zdwajamy i wygrywamy wszystko, bo jeszcze skoczek wchodzi na E5. Może jeszcze jedną partię zagra, zobaczymy. Na skoczek E5 to już zwieńczenie tutaj wszystkiego. Do mata. Taka teraz moda się zrobiła. No nie. Dobra, spróbuję zaproponować kolejną partię. No, taka czyściutka teraz partia poszła. Taka krystaliczna bym się wyraził. Gra! Super! Jest E4. No to spróbujemy jeszcze raz to E5. Jest skoczek. Tak, skoczek wlatuje. Okej. Okay. No dobrze, skoczek F6. Jeszcze raz. No dobra, idzie to samo. Zgoda. Może jakoś spróbuję inaczej. Może tak, tylko ja nie znam tutaj teorii. No dobra, ale spróbuję goniec B4, bo jeżeli zbiję tu, to ja zbijam tam. Aha. On zbija tu, super. Bicie, bicie tam. Bicie, bicie. Trzeba znać teorię. Tutaj jakiś hetman wchodzi. Szach, bicie. No i skoczek ma problem. Tędy, tędy. To są te dylematy. No mogę zbić, zbić i tu, ale też takie trochę szemrane bym powiedział. Ale bicie tu. Dobra. Aha, hetman wejdzie tutaj, tak? Bicie, bicie, szach. No dobra, chyba wchodzi, co? Ojejku. Boję się zagrać taki ruch, bo może jest coś takiego, a tutaj są naprawdę kosmosy. Dobra, biję tu, no po prostu nie wiem co gram. Oj, mogę tego srogo żałować, coś czuję. Bo po tym ruchu chyba jest coś takiego. I on to w ogóle nie zwraca uwagi na to, co się będzie działo. No właśnie. No trudno. Gram tak, on zagra tu, ja zagram D5, on mi zbije pionka tu i przegrywam. Nie no, masakra. No mam, no nie wiem, przegrywam? Niech mi ktoś podpowie, czy przegrywam. Co, goniec H6?
No tu jest związanie, to jest jakaś moja jedyna nadzieja, ale to możliwe, że to jest trąbę. Ale przynajmniej jest ostro. A może jakieś wyjście z wora uskutecznie? Zobaczymy. No właśnie, to jest teoria debiutów, której nie znałem. Nie wiedziałem, jak tu się zachować, więc. Ale dobra, lubię wyzwania. Może się czegoś po prostu też w ten sposób nauczę. A przy okazji mam nadzieję, że nauczę czegoś was. No i co teraz, mój drogi przeciwniku? A, teoria się skończyła. No tutaj chodzi o to, że jak on zagra coś takiego, a nie zagrał, tu będzie coś uskuteczniane. H jest takie, bicie tak. Ale zaraz, no to co? Ja nie widzę tu nic poważnego dla mnie. Bije, skoczka. Tak. Biorę materiał. No i co? Tak. No dobra, B4 to tu. O co kaman? Taki ruch też niegroźny. Raczej. Trzeba wracać. No trzeba wracać. Figura więcej. Hello, figura więcej. Teraz się obronić wystarczy. Może jakoś tak. Oczywiście jak on zbije, no to super dla mnie. Zbił. Elegancko. No dobra. No dobra. No goniec G5. No nie jest to przyjemny ruch. No wiem. Chyba tak muszę w ogóle. Tutaj będzie bardzo nieprzyjemne. Tak. No mega nieprzyjemne to będzie. Bo wieża zaraz wchodzi. No cierpimy mocno. Aha! Ja tu mam w trąbę, bo wieża wchodzi i grozi mat. O czym ja rozmawiam? Dobra, chwila. Może taki ruch działa. Chyba w ogóle taki ruch muszę zagrać. Bo po takim ruchu, po wybiciu mam wtrącenie takie i próba wymiany hetmanów. A jak biję tu, to też tu. A jak wchodzi wieża, to wchodzę hetmanem tu. Dobra, chyba żyjemy. Rozyskanie na czasie jest po prostu w tym momencie. Ale ostra poza się zrobiła. Masakra. No na szczęście szacha żadnego nie ma. W ogóle bym się załamał i zapłakał. Nie wiem, czy taki ruch nie wchodzi, bo bicie tutaj, tu hetmanem szach, tu szach, król na spacer, ale on nie ma za dużo figur i jakoś może się wybronię. Ciężko stwierdzić. Oj, bardzo ciężko stwierdzić. No ale mogę pójść na spacer. Dobra, jest tak, więc tak muszę zagrać. Aha, już widzę. Tak. Bije, on tu. Ja powiedzmy tu, on bije, ale ja tu, ale on wraca tu i broni. Ja cię kręcę, ale warianty. Dobra, no muszę tak zagrać, nie mam wyjścia. Tak, może. On tu, czy to coś zmienia? Tu. Różnobarwne, najwyżej będę miał pionka mniej i będę bez roszady, czyli kompletna tragedia. Ale lepiej tak, niż dostać mata na D8. No tak, widziałem te F7, kurczę, wszystko dostrzegł, no. Chyba muszę zbić wieżą. Hetmanem? Dostanę szacha, kurczę, goniec niebroniony. Aj, to boli. No dobra, biorę to hetmanem. No, może być wtrącony taki ruch, będzie groził mat. Ale wtedy chyba mam ładny ruch C5 i będę ładnie gońcem bronił, a jak mi da szacha, to zagram tu i nie stracę figury. No tak, no to dostrzegł. No muszę, chociaż jeszcze tak się zastanawiam, on mi zbije tu. Tu. On tak. Ja tak i tam może coś zrobimy. Dobra, idę gońcem. Idę gońcem. Żeby figura była w grze, ale ciekawe. Znowu się robią ciekawe rzeczy. No wziął, spróbuję wymienić. No oczywiście, jeżeli on wymieni, no to nie będzie ataków matowych, ale będę miał jaką opcję, żeby próbować zremisować tę pozycję. Idzie na całość, gościu. Dobra, gramy tak i grożę wzięciem gońca, więc ten goniec musi uciekać raczej, chyba że się zdecyduje na coś takiego, ale wtedy mam opcję taką.
Słuchajcie, ciekawe rzeczy się robią. I teraz tak. I teraz tak, mój drogi przyjacielu. Tak, ty mi bijesz. Jak zagram tu czy tu na F3, to mi się znowu zasłonisz. Nic to mi nie da, ale po takim ruchu mogę wtrącić wieża D8, hetman E3. Tylko ta wieża mi nic nie da, chyba ta wieża na D8. Ale moment, a może mata dam jakiegoś? Tak, trzask, trzask, trzask. Tak, ale będę miał wiecznego szacha. Dobra, remis mam w kieszeni po H6. Tak, bo mogę zbić tam i dać wiecznego szacha. Tylko pytanie, czy ja wygram to? Tu. Wygrać nie wygram. A moment, 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 moment. Chwila. Tak. Powiedzmy. Aha, jak pójdzie tu, to tu, ale on ma tu obronę. To nie. Kurczę. No ale wiecznego szacha mogę dać. Może ten remis też będzie taki ładny w sumie. Dlaczego by nie zremisować? No H6 muszę zagrać. Mam pionka mniej, nie mam roszady. Bicie? Tak. Tak. No powiedzmy tu. I co? I próbuję grać na mata. Czyli tu brakuje mi dwóch ruchów. Nie, bo on tak i tak i się obroni, żaden mat. No dobra, będę miał wiecznego szacha. Gram, no muszę w ten sposób zagrać. Muszę próbować grać. What? Ale skubaniutki, on nie chce remisu. Widział tego wiecznego szacha. Skubany. Dobra. Dobra, Krzysztof. No dobra. No mata nie ma. Ale tutaj to on się zasłoni, co? Tak. No właśnie. Szkoda, że roszady nie mogę zrobić długiej. Bardzo ciekawie. Może tak w ogóle spróbować zagrać i potem długą, żeby tak mieć taki ruch. Dobra, zagrajmy tak. Spróbuję zrobić długą roszadę. Goniec D5, dobra, on się od razu broni, będzie chciał pewnie tu, ja robię długą roszadę. Już mam odskocznię jakąś, taką, coś w tym stylu, coś już można kombinować. E3 może osłabić punkt G3. No jest nadzieja, no jakaś tam z różnopolakami, no co on tak może zagrać? Ha, zbił mi po prostu pionka. No to tak można? No jak to, tak można tak po prostu, bez pytania? No ale zaraz, no. Nawet się nie spytał. Tak. Jak zbiję tym, to jestem w domu, bo mam tu. Więc tak, on zbije. Tu. Gdzie on odejdzie? Tu będzie chciał wymienić skubany. Albo tu mi zagra z tempem. No powiem szczerze, mam wielkie dylematy, jak tu grać. Dobra, gram tak, otwieram gońca, potem niech się dzieje co chce. Nie wiem. Niech się dzieje co chce. No, hetmanem musi odbić. No, nie widzę tutaj niestety dla mnie szansy na zwycięstwo. Chyba, że się pomyli jakimś takim ruchem, ale no to znowu na pomyłkę nie ma co liczyć. No. Może taki ruch liczy, a może taki. Nie, no tak nie może, bo straci tu. No nie, tak może liczy. No to wtedy tu może jakaś wieża F3, może jakieś szanse. Wtedy hetman bije na C2. No wtedy może jakaś szansa się pojawi. Ale jak zbije hetmanem, to raczej jest bezpieczny gościu. No wtedy będę musiał wieżą zagrać szybko. Niech liczy, bo tu nie może wymiany zrobić. Wieża weszła do gry. No jestem super rozwinięty, ale mam trzy pionki mniej różnopolowe. Jest lipa, bo hetman D3. Ale może nawet wymienić te hetmany i grać wieżą? Bardzo ryzykowna sprawa. Tak zagrałeś, drogi przyjacielu. Aha, mat mi grozi. Ojejku, mat grozi. O rety. A chwilę, nie mogę zbić tu? 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 Tu, co? Nad hetmanem może grozić. No grozi mi mat, no widzę przecież, no widzę. No i co mam zrobić z tobą?
Tak, zagram to tu mi zagrasz. W ogóle tragedia. Muszę wrócić do łask. Ojejku, jeszcze taki ruch jest? Nie, nie jest, bo tam jest bicie. Będę musiał tak zagrać. No, on będzie wymieniał mi wieżę. No, muszę tak bronić się od mata. No, lipa. Lipa, ale spróbuję. Bo zawsze jest fajne to, że jak on puści gońca, to ja wtedy mam strzała tam. Więc po wybiciu wybiję chyba hetmanem. Dobrze. I będę miał opcję taką, przejdę królem może. Czy to coś da? Nie wiem, no, ale... Jakaś tam szansa, że jakieś sztuczki tego typu i hetman na e2. Albo hetman e2, a potem sztuczki w biciu. A tu jeszcze capnął skubany. Ojej. Ojejku, no tu mi grozi. Co ja w ogóle zagrałem? Kurczę, tak łatwo? Wydawało mi się, że się dobrze bronię, no. Ajaj. Hetman A7, nie widziałem tego. Co, jakbym zbił to wieżą, byłoby lepiej? Tego już się nie dowiemy. Tak, tak, tak. On tu da szacha. No i tu. Dobra. Tak. Grożę matem. Aha, bo on tu jeszcze broni. Fatalnie. Tutaj. Tutaj. Aha! Co mi się ubzdurało, że ja grożę matem na G2, no? Co mi się ubzdurało? To hetman tutaj bierze mi wieżę. No nie. Co za speedrun. Im bliżej końca, tym dalej. No muszę poddać, bo tu nic nie mam. No ale może zagra jeszcze jedną. Szkoda. Szkoda, no. Szkoda mi tej partii, bo nie powinienem jej przegrać. Tak czuję. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Zobaczymy, czy zagra atak Trąbowskiego. Nie, zagrał D5, czyli jedziemy z gambitem hetmańskim. Aha, Czigorinka mi tutaj uskutecznia. No dobrze, graj Czigorina, proszę bardzo, ja robię swoje. Wyprowadzam figury. I gramy w szachy. Kurczę, no co za gość, no po prostu aż się uparłem na niego, bo on nie gra rewelacyjnie, ja to widzę, po prostu zagrałem nie swój debiut, teraz spróbuję po prostu go siłą gry wytrzaskać, no bo wiem jak to brzmi, nieskromnie, ale czuję, że on nie ma jakiejś wielkiej siły gry, tylko ja popełniam fatalne błędy i przeoczenia. A na to sobie nie pozwolę, mój drogi przeciwniku. Nie ma opcji. No co, grasz Czigorina i co, w czwartym ruchu się zastanawiasz? Przecież taki układ zawsze może zaistnieć. No dobra, no E3, bronimy pionkę, bronimy tutaj, gram normalne szachy, jakiś hetman B3 sobie wyjdę za chwilę. Tam zaatakuje, tu zaatakuje, skoczek zagra pewnie tutaj. Albo pozycyjnie coś sobie zagra. No skoczkiem powinien zagrać, no figury muszą grać, no. Zbiłeś. No dobra, to bije. Para gońców jest po naszej stronie. Ogólnie założenie w Czigorinie jest takie, żeby para gońców była po stronie właśnie białych, za rozwój czarnymi. No okej. Ja na to idę. Proszę bardzo. Goniec D2. Jakaś wieża C1, może goniec D3. Bicie, bicie. Byłoby spoko. Tu się hetman fajnie otwiera po diagonali. A nawet mu pozwolę wybić stępem. Goniec D3. Niech ma. Oczywiście, aha, taki ruch jest niebezpieczny. Aha, on nie może teraz zaistnieć, bo tutaj będzie strzał. Na przykład, dobrze mówię. I taki nie. Tutaj trzeba będzie zagrać, żeby goniec pilnował B4, bo jakiś skoczek na B4 może wejść.
Cochacz? Co? Łe, to roszada. No to widać, właśnie czuję, że siła gry jego jest fatalna. No, bije na D5. Myślę, że to będzie jeszcze lepszy pomysł, bo wieża C1 będzie męczyć tam pionka, mam nadzieję. Dobra, zagrałeś tak. Wieża C1 koniecznie, bo po takim ruchu goniec fajnie się chowa na B1. To jest też ciekawy układ i dobry. Dobra, myślę, że tak po prostu. Tylko pytanie, czy ja tam nacisnę na niego. No nie wiem, zastanawiam się. Przepraszam, nie wyłączyłem telefonu. To tutaj. No spróbujmy tutaj, żeby się wbić tu. No skoczek, gdzie on może pójść aktywnie? W sumie to nie wiem. Goniec D6, czyli tak, pozwolił sobie na tutaj harce. Co, spróbujemy tak? Jeżeli wybije, to fajnie, wybijemy sobie wieżą. A atakuje pionka. A jeżeli wieża B8, to jest taka opcja, tylko że na końcu wisi mi tam. Tu oczywiście odbijam. Też to jest do zastanowienia. To może nawet B4 spróbować, albo A3, B4. No na pewno pozycyjnie tutaj w sumie gra się może toczyć. No tak, jeszcze mogę i tu. Może po prostu B3. Ciekawe, czy on odejdzie skoczkiem. A, powinien odejść skoczkiem. No tak. Ale dobra. To jest cały czas spoko pozycja przecież. Gońce fajnie sobie patrzą w tę stronę, lewą i w prawą. No tak, tutaj jest obrona, tutaj będzie opcja. Wieża C2, wieża C1. Chociaż wieża E1 też ciekawe, ale tutaj skoczek broni atakował na D4, więc E4 nie bardzo. No, raczej skoczek E7 powinien zagrać, no, albo D8, jak widać. No dobra, zdwojenie wież jest obowiązkowe, no i taki ruch nastąpi. A jak taki ruch nastąpi, to wtedy przerzucę wieżę z powrotem na E1 i taki ruch będę kombinował. To nawet nie ma co kombinować, tak po prostu chyba trzeba zagrać. A, skoczek na E6 jeszcze, tak po prostu? W sumie tak. Tak po prostu. Bicie czy tym pionkiem zbije? Nie, no pionkiem nie może odbić, bo on sobie osłabi. Tu zagram. Dobra, zbije. On hetmanem. Musi hetmanem. Raczej. No i tak nie wiadomo, no, co tutaj w trawie piszczy. Pionkiem jednak zbił. Bardzo mnie zaskoczył. Pewnie tutaj będzie chciał grać. No dobra, hetman H3, odchodzimy tutaj ze związań. Jeżeli tak, to musi się obawiać takiego ruchu w przyszłości. Wybicie. Bo F4 chce zagrać. E5 jest dobrym ruchem, bo to jest słabość. On musi E5 zagrać. No E5 musi zagrać. To wybicie, wybicie, to tak. Może tak. O, właśnie. Właśnie, tak, 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 a on hetmanem zbije. Tu i może tak na różnobarwne znowu zagrać. Ale hetman H3 trzeba było tutaj grać, nie byłoby wyjścia. Też widzę, że gość lubi grać sobie tak spokojnie, pozycyjnie, coś tutaj uzyskać, małą przewagę. Okej, okay. No jeżeli jest hetman F7, no to F4 i goniec ma, mam nadzieję, przewalone. Chodzi o to, żeby nie było tego ruchu, żeby pokazać przeciwnikowi, że E6 jest słabością. Tylko rzeczywiście jest słabością, jak będzie możliwość tę słabość wykorzystać. Na razie nie mogę, ale F4 według mnie trzeba było zagrać mimo wszystko. Oczywiście jak taki ruch nastąpi, to jest G3 również z obroną. Można przerzucić wieżę na F1 i czekać na dobrą okazję. Dobrze byłoby w ogóle gońce czarnopolowe wymienić, tylko jak to zrobić, to też można się zastanowić. Okej, tutaj nie pogram, a ciekawe, że tak nie chcę zagrać C6, wieża F1, niech będzie taki ruch od razu asekuracyjny, jakoś tak i tutaj sztuczki można pokombinować, oczywiście jest taki ruch, ale wtedy mam tak, ale nie, to wymiana, wymiana tutaj z szachem, to wymiana zwykła, to nie.
jeszcze pomyślę, ale wieża F1 według mnie trzeba tak po prostu z marszu zagrać. Oczywiście jakiś taki ruch typu skoczek E4 istnieje, no to wybicie chyba i pionki w ogóle będą słabe w końcówce. Na pewno będą słabe. Kwestia wykorzystania, co nie jest najprostsze, ale jest opcja. Po prostu on teraz ma mniej czasu i będzie się na pewno stresował, że ma mniej czasu. No dobrze. Co, mój drogi przeciwniku, wymyślisz? No właśnie, i to jest to, że on wie, że nie ma jakiejś wspaniałej pozycji, czyli zagrał debiut mało ambitnie, z koncepcją wyczekania. Oczywiście, ja nic nie zarzucam, bo każdy ma prawo grać w szachy jak potrafi, jak chce. Tylko może to przeciwnika wyprowadzać z równowagi. Na przykład ja teraz mogę powiedzieć, że o, mało ambitnie grasz, tutaj nie ryzykujesz, coś tam. No, no tak, ja sobie mogę tak powiedzieć i mam już też święte do tego prawo. Ale on też ma prawo grać jak chce i teraz trzeba się wykazać dużymi umiejętnościami, żeby mu udowodnić, że gra słabo. No i właśnie na tym polegają szachy między innymi. To jest fajne w sumie w szachach, żeby pokazać, a też udowodnić sobie w sumie umiejętności. No bijemy, tak jak mówiłem, to trzeba wybić. Hetman G4 z taką opcją, że jak tu zagra, to idę tutaj hetmanem. I trzeba będzie tak grać, przerzucić tutaj w ogóle flankę. Teraz tak, taki ruch, a taki ruch może nastąpić, bo wieża jest niebroniona. Dobra, ale pytanie, czy tu zagrać? Nie, bo jak tutaj, to mi wybije. Dobra, idę tak, to bronię, to już takiego ruchu nie ma. Okej, okay. Takiego ruchu już nie ma. E5 mógł wykorzystać, bo bicie i koniec by wrócił, ale to też słabość by była na E4. Co? Przecież tutaj mogę. A jest bicie na H2, nie mogę, ale spryciarz. Kurde, ale spryciarz. W ogóle teraz, jak on zbije tu, bardzo się zastanowię nad biciem tym pionkiem, bo tu się pokaże pionek do zbicia. Wtedy hetman może wejść pewnie tutaj. Będę musiał przerzucić wieżę szybko. Pytanie, czy tu nie będzie za ostro. A, już widzę, że będzie ostro. Król H1 trzeba grać. A może w ogóle... Nie, zaraz. Tu, 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 tu i tu. Bierze tu. Jak bije, to ja biję. No tam zagra. A nie zagrał. Zagram tak. Jeżeli wybije, to ja tu. Poczekamy tutaj na ptaszka. Ach, tak myślałem, że będzie gryz z tej strony skubany, ale zaraz tutaj teraz mogę zagrać. Jest pole, to sobie zagramy. No dobra, trzeba teraz niestety podkulić ogon. I po takim ruchu chyba wymienić to w ogóle. No to strategicznie nie jest dla mnie dobra. Jedynie dobra dla mnie pozycja by była, gdybym... G2. Jeżeli tak, to wymiana. Aj, tutaj bicie i jest szach. Ajajajajaj, ale mam w trąbę. Szach na F3. Ależ to zlamiłem. Zlamiłem strasznie, drodzy widzowie. Strasznie zlamiłem. Masakra. Ale mam w trąbę. Ale mam przegraną pozycję. Masakra. Nawet nie mogę tego obronić porządnie. Muszę uciekać. Ale po prostu tragedia, nie? Zlamiłem niesamowicie. Co tak? Bez znaczenia. Biję tutaj, muszę uciekać. Ale jaja. No niesamowite. Uciekam. Żeby tutaj zagrać. Ojejku, po prostu... Żal ściska, wiecie co. No, tak, taki ruch dla mnie byłby super. Wtedy zagrałbym tu i król by się fajnie schował, ale on nie zagra F2. Coś tam ogarnia.
No i co? I muszę stać jak w ogóle. O Boże, święty Krzysztof, ale jesteś taki ruch może tu, to tu. On się zasłania. Nic nie mam. Niestety nic nie mam tu dobrego. Stoję w miejscu i płaczę. No stoję w miejscu i płaczę, no. Bierze F1. Stoję w miejscu, słuchajcie. Mam tragiczną pozycję. Tragiczną. Nie mogę się wychylić. Nic nie mogę zrobić. Z powrotem gram. Spróbuję króla nie wpuścić. No po takim ruchu to tu. No szacha. Nie no, szacha nie mogę dać. To też nic nie da. Bo tu wchodzi, co? Tu. No nie no, pasywnie muszę bronić. Masakra. Jakiś sztuczek spróbuję, ale. Aha, jeszcze wieża B2 wjeżdża. Nie no, oczywiście to jest wtopa. No tu liczę tylko na łut szczęścia jakiś czas, czy coś w tym stylu. Kompletny wór. Kompletny wór. Masakra. Nie no, tragedia. Tragedia. W sumie nie ma co grać. Ojejku, ta wieża nawet nie ma gdzie się ruszyć. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Ja go nie lekceważyłem, moi drodzy. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Gość nie gra rewelacyjnie. On po prostu nie gra rewelacyjnie. Dobra, poddaję partię, spróbuję zrobić jeszcze jeden rewanż, chociaż na dobrą noc. O ile się uda to wygrać. Teraz zagram mu inaczej, zagram teraz mu D5. Zobaczymy, jak się zachowa. Proszę bardzo. Spróbuję pograć trochę szybciej. To już jest piąta partia. Na tym poziomie to chyba się tak nie zdarzało często, że tyle partii z jednym gościem zagrałem. No widzę, idzie teoria. Super, teoria jak ulał. Po wymianie. Super. Po przepchaniu konie 7. Na F5 spróbujemy później. W zależności co zagra przeciwnik. Tak, hetman D2, tutaj. Goniec. Zbił. No to w ogóle wybicie to. Zobaczcie, gość znowu z debiutu wychodzi fatalnie białymi. Ale wierzcie mi, fatalna pozycja białymi. Znaczy inaczej, to nie jest przegrana białymi, tylko to jest remisowa. Znaczy to równa. Czarne nie mają żadnych problemów. No zobaczcie, co się dzieje. Wymieniam i biorę pionka. Żadnych czarne nie mają problemów. Chyba nawet tu mogę. Oczywiście, że tutaj mogę. I potem tutaj. Słuchajcie, mam pionka więcej, parę gońców, kompletnie wygrana pozycja. Kompletnie. Tu jeszcze C6. Wszystko wchodzi. Wszystko pięknie weszło. Moi drodzy, udowodniłem wam, że gość nie ogarnia. Oczywiście, ja nie mówię, że już wygrałem. Bo nie, ale chyba mogę wziąć kolejnego pionka i nie zawaham się chyba tego zrobić. A, czemu nie? Jak daję piona, to biorę kolejnego. Wracam. Jak skoczek C5, okej, trochę będę w szachowym niedorozwoju, że tak się wyrażę. Ale to jest chwilowe. Tak, teraz to już nie ma szachowego niedorozwoju. Dwa piony więcej, co on tutaj chce? Proszę bardzo, B6. Cokolwiek grasz tu, mogę wymienić. Stary. Tylko pytanie, czy ja chcę to wymienić, bo nie muszę. Skoczek tu stoi fatalnie. Mogę tak spróbować chyba. Po prostu mogę tak zagrać. No jak wymieni mi tu, to jeszcze lepiej, bo gońce tego samego koloru zostaną. Zobaczcie, widzicie jak on gra? Kompletnie nie gra. Wiem, że wygrał ze mną dwa razy. Trzy razy. Ale nic nie pokazał. No tutaj inny debiut, tylko kilkanaście ruchów i już jest pozamiatane. Dwa pionki więcej, żadnych gróźb. Wielkich. Jasne, no jeszcze coś tutaj może kombinować. No to wtedy tak obronimy po prostu. Dwa pionki więcej.
Co tak. W cuda można grać. Jeszcze tam na E3 się zaczaje. Technicznie kompletnie wygrana pozycja. Ha, 3 do 1. No tak, 3 partie wygrał ze mną. No tak. A jedno. Oe. A, próbujemy wymusić tutaj bicie. Nie muszę się zgodzić. Mogę tak zagrać. Też będę stał fantastycznie. Wiecie co? Ja to... Nie, no może jednak uprościć, jaką tyle pionków więcej. Pewnie, że tak. Tak? Czy nie? Tutaj będzie mnie jeszcze atakował. To nie. Dobra, nie. A tu nie mogę, bo jak podstawię, to będziecie się ze mnie śmiać. No tu. Dobra, tu. Gonię C4. No tak, będziesz chciał, w porządku. Proszę cię uprzejmie. Tak, no. Bierze C8. Graj go, nie C3. Proszę bardzo. Graj. Na zdrowie. Wymiję od razu. I król G7. Super. Tak też mogę grać. To jest jeszcze lepiej. Co tutaj, coś atakujesz? Daj spokój. Nie wygłupiaj się, stary. Aha, tu chcesz zagrać. I możesz tu zagrać. Dobra, bo zaczynam teraz chyba gwiazdożyć. Tak. Tu i tu, tu. Jeszcze szanse na remis będą wtedy. No tak, Krzysztof, zaczynasz przeginać. No dobra. Pasywna obrona. Nie no, słuchajcie, jak ja to przegram, to ja po prostu nie wiem, co sobie zrobię. No nie, no. Zrobię sobie karę na szachy. No tak, potem tu. No nie, no wygrywam. No bez jaj. No nie można tego przegrać przecież. No nie można. Ajajaj! Co? Mówię, że jest niebroniona, no. Krzysztof. Dobra, spokojnie ogarnij temat. Masz pionka więcej, nadal masz wygraną. Tylko mogłeś wygrać to szybciej. Mogę tak zagrać na przykład. On tu, ja tu, ale on tu. Łe. Paskudnie to wygląda. Poważnie. Poważnie. No to moja realizacja jest do D. Horror jakiś po prostu. Dobrze, może tak trzeba podkulić ogon i wrócić. Dobra, podkulam ogon i wracam. No, no podkulam ogon i wracam. No, pionek na razie więcej. Nadal jest super pozycja. Zagram tak, zagram F5. No, albo H6 i F5. Coś takiego wymyślę. Dobrze, tak zrobimy. Chcesz wymienić? To tak chyba. No dobra, no to wymieniam, no. To wieżówkę... Z pionkiem więcej w tej konfiguracji chyba będę miał dobrą. Chociaż nie muszę wymieniać. Aha, tak chcesz grać. No to proszę bardzo. O, król G7. Super poza. Piękna poza. No wymienia, chcę wymieniać tutaj. Dobra, idę w ciemno, B4. Nawet nie patrzę. Tutaj zdążę zagrać. Zdążę. I bronimy. Bierze broni. Idę B3. Chcesz wymieniać? Czy on to policzył? Tu, tu. Tu, tu. Tu, 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 tu. Kurczę. Naprawdę? Ja tego nie policzyłem. Ale a tak? Tak? Związanie? Tu, tu. O. Ale tak? To może zbić wieżą. Bo jeszcze to przypadkiem przegram. Może tutaj, tutaj, tutaj. Zbicie, zbicie. No dobra.
Czy zbicie tu? Dobra, bicie i chyba wieża A7. Nie, no dobra, tak. Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem. Już trochę zwątpiłem. Po prostu masakra, zwątpiłem. No tak, może, ale to jeszcze pójdę tutaj. Więc, no dobra, no. Aha. Tu on weźmie tego, tu. Boże święty remis. No niewiarygodne, no. Tu. Bicie. Tu. Szach i tu. 3 na 2 remis, no. Masakra. No nie wierzę, po prostu, no nie wierzę. A, może mi zbić tu nawet. No, wiecie co? Kompletnie zlamiłem. Tu. Jeszcze to przegram. Tu muszę wybić. Nieprawdopodobne, co ja gram. To jest nieprawdopodobne, jak ja słabo gram, Krzysztof. Krzysztof, jak ty słabo grasz. Jeszcze muszę walczyć o jakiś remis, co nie, w tej pozycji. Po prostu cudownie. Aha, szach. Super, Krzysztof, to realizujesz. Naprawdę super to realizujesz. Pięknie. Tu się nie boję, bo mam szacha i wtedy aktywnie będę tego pionka atakował. A jak tu, to co? To mi zagrasz tu, co? Ja pierniczę. Nie, no słuchajcie, ja przegram te pozycje. No ja po prostu przegram te pozycje. I tego pionka mi weźmie, i tego, i będzie miał pionka więcej. Miałem dwa więcej, będę miał jednego mniej. Cudownie. Nie no, po prostu cudownie. Nie no, po prostu. Nie wierzę. No nie wierzę, co ja gram. Niech mnie ktoś uszczypnie, no. Jeszcze mam takiego szacha. Ale to masakra. No złość taką sportową czuję, że to jest nieporozumienie. Gość kompletnie w debiucie nie potrafi grać. Co ty robisz, gościu? Tak. No tu chcesz. Tu chcesz zagrać, tak? No będę musiał wtedy tak zagrać. To szach, tu. Co w ogóle on gra? To teraz ja mogę to wygrać. No teraz to na siłę to wygram. Nie ma bata. Choćbym miał grać dwa pionki na dwa pionki. Choćbym miał grać jednego pionka na jednego pionka, wygram tę pozycję teraz. No aż się wkurzyłem. Nie, no po prostu masakra z tymi szachami. Relaks, relaks. Złość sportowa. To sobie o mnie pomyślicie. Ale się po prostu uparłem na gościa. Chciałem go ukarać. No chciałem go ukarać, no. No mogłem to spokojnie zrobić, ale to już po prostu godzina gry robi też swoje. No chyba najdłuższy speedrun na tym poziomie się pojawił. No i dobrze. Jest trochę partii do przeanalizowania. Mam nadzieję, że się świetnie bawicie. Orzeszki, chipsy, zimne napoje, proszę bardzo. Możecie mieć bekę z szachusia. Pozwalam na wszystko. No i co, gościu? Tu ci wisi. No po prostu zagrałeś. Co, tutaj możesz zagrać? No to wtedy ja tu. Aha, grozi tam wzięcie pionka. No dobra, dla mnie dobrze.
No to raczej remis i tak jest. On musi dokładnie zagrać. Ja czuję, że to jest remis. Tylko on musi dokładnie zagrać. Jeszcze ranking mi spadnie. No po prostu... Kiedy ja tego speedruna skończę? Słuchajcie, ja zdążę w 2023? Nie wiem. Tak grając. Zawsze końcówki są najtrudniejsze. No i król jest daleko, oczywiście. Aha, no tak, no. On zagra po prostu tutaj. Remis jest blisko. Tak, można, ale to on tu. Co tutaj? Może tak. Nie wiem, czy to jest dobra opcja, ale możliwe, że to jest też remis. Ale to już jest gra trochę na siłę. Aha, on po prostu może zagrać teraz tak. Nie zagrał tak, tak by zremisował szybciej. Bo jeszcze po prostu chciałem wieżą obronić te dwa pionki. Pytanie, czy mogę to zrobić. Tak, tak. No to obronię. Aha, nie obronię. Tu. Nie obronię. Nie, tak. Obronię. Szach. Tu i tu. Obronię. No ale czy ja się wygrzebię z tego? Żeby to wygrać? Nie wiem. No jeszcze król źle poszedł pewnie na F3. No teraz królem podejdę sam. Król jest odcięty. Chyba tutaj powinien grać aktywnie. Żeby króla nie puścić. No dobra, tak. Tu już jestem blisko pionka. No ale to pewnie też jest remis. Raczej. No tak, to jest remis. Wystarczy wieżę trzymać się tutaj tej strony. No jeszcze pójdę sobie tędy. Schowam się, ale to i tak mi nic nie da. W sumie może i dobrze zagrał. Tutaj jakby się udało wejść. No wieża A3. Musi grać wieża A3. Dobra, tak. Żeby mieć taką opcję zasłonę. O. Spróbujemy tędy odciąć. No to są takie próby, wiecie, on może wrócić i próba zakończona. No niestety. Stresująca ta seria jest, stresująca. Co? To odcinam cię, gościu. Jak w ogóle ty grasz tę końcówkę? Stary, na własne życzenie chcę ją przegrać. Nie kumam gościa. No widzicie, jak on słabo gra? No przecież on gra słabiutko. Nie, no nie będę z nim, słuchajcie, grał 3 godzin speedruna, no bez jaj. Pewnie jakbym zaproponował rewanż, to znowu by się zgodził. No nie mogę mu zaproponować rewanżu, już starczy. Niech będzie, że będzie wygranym 3 do 2. Chociaż ta partia... Powinna się po debiucie skończyć bardzo szybko, ale realizacja przewagi z mojej strony jest na tak wysokim poziomie, że niestety muszę partię męczyć kolejne 15-20 minut i cudem wygrać. Cudem mówię, bo jeszcze mogłem ją przegrać spokojnie. No to jak już tego piona wezmę, to już jest bardzo łatwa wygrana. No dobra, 2374. O, kiedyś taki ranking na live miałem, mój pik. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że mieliście świetny ubaw.
Brawa, komentarze mile widziane, lajki. Speedrun 3.0. Kolejne odcinki jeszcze przed nami. Do zobaczenia, cześć.